Cześć, Krzysztof Sysony, witajcie. Dzisiaj na kanale lampa Ulanzi model R70, która ma moc 8 W i ma wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh. Jest to lampa, dzięki której możecie podświetlić, nie wiem, swoje po prostu materiały, czy to wideo, czy to zdjęcia. Podobnie jak teraz lampa, która jest za mną, która też podświetla lekko na kolor, jak widzicie, taki czerwony, można tam sobie konfigurować i zmieniać ją, ale jest duża, tak, ma 50 cm, ta ma 12-13 cm, wszystkie parametry będziecie mieli w opisie, więc jak kogoś to interesuje, śmiało możecie sobie poczytać. Teraz czym się charakteryzuje? Przede wszystkim z przodu, wiadomo, musi być plastik, ale naokoło jest tu już stal. Ciężar oczywiście odpowiedni, nie jest to jakoś strasznie ciężkie. Tu jest aluminium. I generalnie czym się charakteryzuje ta lampa? No tym, że możemy sobie oczywiście ustawić światło, jakie chcemy. Tu mamy takie, oprócz włącznika, mamy potencjonometry, powiedzmy, tak, które umożliwiają nam po prostu zmianę zarówno tego, jak ma świecić jasno oraz w jakim trybie. Co ciekawe, jakbym tą lampę położył z tyłu, to uwierzcie mi, że ona daje większego powera niż generalnie ta z tyłu, która jest ta 50 cm. To można spokojnie oślepić kogoś. Jest to lampa, która rzeczywiście nadaje czadu i można ją spokojnie zmieścić, z tego co widzicie, do kieszeni. Teraz tak, jakie tryby generalnie? No jest tu kilka trybów oczywiście. Te tryby się zmienia tym przyciskiem. Za każdym razem jak nacisnę, to zmienia się po prostu i przechodzi w kolejny tryb. Czyli to jest HS, RGB strop, 3200 kelwinów, czyli taka, tutaj też mamy potencjalne, czy ma świecić jasno, czy ciemniej. Później mamy kolejny etap, kolejną scenę. Mamy tak naprawdę wśród scen 12 do wyboru. To jest jakiś tam RGB stroboskop, ale możemy spokojnie sobie tym przyciskiem zmieniać na wszystkie pozostałe. Czyli pulsowanie, kolejny tam był stroboskop, szybka zmiana party, czyli kreska, w której będą się zmieniać jakieś tam światełko, tu jest świece, TV, Fireworks, Lightning, Fire, Ambulance, Cop Car, HST Fast, 20 scen. 20 scen, w których możecie sobie po prostu je ustawić. I teraz, tak jak mówiłem, zobaczcie, ta lampka generalnie, mimo że jest dużo mniejsza, daje dużo większe efekty. Świetne, jeżeli chcecie sobie doświetlić po prostu swoją scenę, jest dużo ciekawsza. No i przede wszystkim jest praktyczna, bo można ją schować sobie po prostu w takie proste metuły, które sobie gdzieś tam z jakiegoś tego urządzenia wziąłem i bez problemu można iść w plener. Tak jak mówiłem, no jest ta lampa, która rzeczywiście jest warta zakupy, jest droga, no nie jest tania, bo że nie kupicie ją za mniej niż 250 zł, z tego co pamiętam. Ja ją kupiłem jeszcze jakoś w miarę jakiejś promocji, 240. Teraz trochę te ceny poszalały od momentu, kiedy już na początku lipca weszło cło i podatek za produkty z Chin. Urządzenie ma taki mały, tutaj jak widzicie, wyświetlacz, na którym widzicie dokładnie po prostu, jaka jest obecnie włączona funkcja oraz to, jaki jest tam, powiedzmy, jej tryb. Tak, więc to są te rzeczy. No i tutaj jest, co jest fajne, można sobie to wszystko poustawiać tak jak chcemy, zamontować, bo tu kilka mamy gniazd, przepraszam, nie gniazd, tylko gwintów 1,4 cala, więc można sobie nakręcić to na przykład na jakąś, powiedzmy, na jakiś statyw albo na jakiś uchwyt i możemy po prostu sobie tym działać, tak, możemy sobie tu fajnie skonfigurować, ustawić to światło, prawa, lewa strona, góra, dół. Tak, nie ma tu żadnych ograniczeń, bo to się będzie obracało w każdą stronę. Więc to jest duży plus i myślę, że jeżeli ktoś szuka takiej lampy, która jest trwała, no i też tak naprawdę ma duże tutaj możliwości. Tu jeszcze zimna stopka, żeby też pokazać w całości wszystkie te funkcjonalności. No i plus taka naklejka, która pokazuje po prostu całą tutaj paletę kolorów, czyli od jakiego koloru do koloru, jakiego przejdziemy, używając po prostu tutaj tych naszych parametrów. Jeżeli macie jakieś pytania co do tej lampy, śmiało piszcie. Tak jak wcześniej wspomniałem, ona obsługuje tutaj ładowanie szybkie, czyli przez PD. Wszystkie parametry dotyczące ładowania i długości pracy szukajcie w opisie. Trzymajcie się. Dzięki wielkie. Weź. Cześć. Właściwie co ja mówię. Cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!